Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Nie, przepraszam, to jest Kupson, to nie jestem ja. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony T-Volt. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed 2. Zgodnie z obietnicą, o kurwa, strona kodeksu. Brzmi ciekawie. Dobra, chodźmy po tą stronę kodeksu, tak szybciorem, tak naprawdę szybciorem. Ponieważ jestem zresztą obok i potem zapierdalamy do naszej rezydencji, ponieważ już niedługo znowu zmarnuje się kolejne 10 kawałków, lądując w skrzyni. Co trochę zaboli, ponieważ uwaga, jakie mamy plany na dzisiaj? Głównym planem na dzisiaj jest zdobyć zbroję Altaira. O, SMS. W takim razie, dobra, SMS potwierdził mi pewną rzecz, a ja cisnę, żeby zdobyć tą stronę kodeksu. Kurwa, z drugiej strony. Znaczy, z drugiej strony jest strona kodeksu. No, może jakaś kurwa też. Anyway. Cześć, panowie. Co tam słychać? U mnie też wszystko w porządku. Chodź. Cześć. Potato? Potato out of my misery. Ja pierdolę, sztuczna inteligencja w tej grze czasami mi rozpina dupę. Rozpina dupę, tak. Mam tam taki zamek. SMS mi coś potwierdził, dobra, strona kodeksu zdobyta, zajebiście, my w takim razie udajemy się do najbliższego punktu szybkiej podróży, który będzie chyba geograficznie jakoś tam, znaczy geograficznie, patrzę sobie po prostu mniej więcej, próbuję wzrokiem porównać, gdzie będzie najszybciej. Plum! Przeczytałem sobie dzisiaj odcinki, dzisiaj mówiąc mam na myśli niedzielę, przeczytałem sobie, kurwa, nie odcinki, komentarze, co ja też pierdolę. O, jak tekstura się doładowała. Przeczytałem sobie komentarze pod dzisiejszym odcinkiem i dowiedziałem się, że przegapiłem jakiś grobowiec asasynów w Toskanii, co mnie bardzo zmartwiło, dlatego też w dzisiejszym odcinku, kiedy tylko odzyskamy hajs, cześć, i zakupimy sobie jakieś pierdoły w Montre Gioni, udamy się do Toskanii, żeby znaleźć właśnie ten grobowiec, który pozwoli nam mieć już wszystkie pieczęcie i dostać najlepszą zbroję w grze. Toskania, San Gimignano, super Montregioni Villa. No, zapomniałem, że loading tak trochę śmiesznie trwa. Dobra. W takim razie może telefon wygaszę, bo mnie jara w oczy. Ktoś powiedział, że to co jest na tym płaszczu Ezio wygląda jak pizza. No zakładaj, ziomuś. Zakładaj. Pizza? No niby te salami są, kształt się średnio zgadza. W ogóle muszę sobie kurwa kupić lodówkę i piekarnik działający. Mam taką ochotę od po prostu miesięcy, żeby sobie kurwa zjeść pizzę taką, na przykład knora, albo nie tylko knora, jakąkolwiek, zrobić sobie ciasto, sos i dojebać sobie taką domową, mega pyszną pizzę, ponieważ pamiętam stare dobre czasy, kiedy takie pizze knora się robiło i są po prostu przepyszne. Możecie dać znać w komentarzach, jeżeli chcecie, czy wy też robicie sobie takie pizze domowe, ponieważ szczerze, takie są najlepsze, true story. Dobra, mam 62 tysiące florenów, jestem szczęśliwym człowiekiem, z tego co pamiętam, tutaj kupione jest wszystko. Salute, Ser Ezio! Salute! No, fuck you, bitch! Tak, wszystko zupgrade'owane maxa. Nie będę nic kupował, oprócz mogę sakiewki jakieś kupić. Powiększenie chociaż zresztą... Nie, nie będę nic kupował w tej chwili, wypierdalamy, ponieważ de facto ja chciałem tylko hajs zebrać, zobaczę sobie, uzupełnię sobie tylko lekarstwa i może kupię większe to coś na lekarstwa, kieszeń na lekarstwa, pochwa na lekarstwa, powiedzmy. Nie mam się co leczyć, bo lekarstw mam teraz tylko, nie, czekajcie, skoro tej pochwy potrzebuję, to pochwę chyba dostanę tutaj, z tego co pamiętam. Sakiewki, duża apteczka za 5 tałków, dobra, kupmy ją sobie. Może ten miecz Altaira? Tak, miecz Altaira, pas na noże ulepszony też się przyda, średnia fiolka z trucizną, a dobra, kurwa, ulepszone na maksa, dobra. Tak, niedługo ludzie, kiedy zyskamy ostatnią pieczęć asasynów, wrócimy do Montre Gioni, odblokujemy sobie zbroję Altaira. Kiedy będziemy mieli zbroję Altaira, udostępni się nam także miecz Altaira, czyli najlepszy miecz w grze. Tak więc już niedługo będziemy mega koksem i będziemy na dodatek genialnie wyglądać. Tak więc be ready, bitches. Dobra, Toskania w takim razie. Ktoś powiedział, że przegapiłem grobowiec w Toskanii. Udam się tutaj tak byle gdzie.
Grobowiec powinien być już odkryty. Najwyraźniej gdzieś jakiś pominąłem i były tutaj aż dwa. Ponieważ pamiętam, że jeden grobowiec tutaj zwiedzałem. No i gdzie ten grobowiec? Nie widzę tu żadnego grobowca. I to jest właśnie mój problem, ponieważ gdybym go widział, na stówę bym go zwiedził. Mam misję we Florencji teraz? No właśnie, gdzie tutaj jest grobowiec? Nie ma żadnego grobowca tutaj. Serio? Serio nie widzę żadnego grobowca. Mam nadzieję, że nic się nie zbugowało. Jeśli tak, to będę płakał. Wpadnę sobie też na szybko do innych miast, na przykład do Romania Forli. No zobaczmy sobie tutaj, może w tym śmiesznym Forli, takim powiedzmy przechodnim miejscu. Tutaj pamiętam była jedna krypta asasynów. Patrząc tak ogólnie na mapę też nie widzę znaczka. Nope, ni chuj, nic tutaj nie ma. Dobra, ostatnią szansą jest szczerze mówiąc Florencja. Czy coś mogłem przegapić we Florencji? No, mam taką szczerą nadzieję. Chcę iść sobie na sam środek do pracowni Leonarda. I zobaczymy, zobaczymy. Orło oznacza obecność punktu widokowego. No, oznacza mi to też znaczek na mapie. Makler? Kurwa, nie. Zostałem oszukany. Nie mam w tej chwili żadnej krypty do zwiedzenia i ta krypta prawdopodobnie dopiero pojawi mi się w Wenecji. W jakiejś części Wenecji, do której w tej chwili jeszcze chyba nie mam dostępu. Tak coś czuję. Chodźmy do San Marco, nie wiem, ewentualnie sobie w obrębie jeszcze właśnie tutaj dokonamy szybkiej podróży w obrębie miasta, ponieważ ja pierdolę, no zostałem przez was po prostu oszukany, czy wy sobie wyobrażacie to? Czy ja miałem nadzieję, że już teraz zdobędę zbroję Altaira i będę kurwa człowiekiem, wypierdalaj mi z tymi informacjami, że będę szczęśliwy. Że moje życie nabierze jakiegoś większego sensu, a tu mam kurwa jeszcze widzicie cały obszar Wenecji, który jest dopiero do odblokowania. Ja pierdolę. I najprawdopodobniej na 100% tam jest krypta. Dobra, never mind. Pierdol siano, ziomuś! Won ode mnie strażnicy. Idziemy do tego punktu widokowego. Pronto. A kiedy tam już pójdę... Przeniesiemy się do obszaru, gdzie mam misję do wykonania. A kiedy wykonam tą misję, będę miał nadzieję, że odblokowana będzie już ta część miasta, goddammit! Ponieważ naprawdę chcę tej zbroi, bo jest... No dobra, gorąco by mu było w chuj, bo ja pamiętam nie wiem, jak ona wygląda, ale jest kozacka! Naprawdę. Jest mega kozacka. No i oczywiście któryś z was mnie zrobił w chuja, ponieważ jeden pisze: o, ja w tym punkcie w grze już miałem ten, miałem normalnie odblokowane wszystkie pieczęcie, ja tutaj to, ja tamto, a tu, no nie wiem, wątpię, żeby ta część miasta była w tej chwili dla mnie dostępna, mogę spróbować tam przejść, ale przeczuwam niewidzialną ścianę. Nie! Ja żyję. O, widzicie? Niewidzialna ściana mi się tworzy. Nie będę mógł tam przejść w tej chwili. To takie białe gówno. Jestem cierpiącym artystą. No dobra, kurwa, nie jestem artystą. Bez przesady. No ale i tak cierpię. Tam mam misję, tak? No to tak czy siak myślę, że udam się do punktu... Teraz kurwa nie wiem jak iść, ale chyba jakoś tak. Do punktu szybkiej podróży przeniesiemy się tam. Hopa. Na główeczkę. Idziemy do tej łodzi. No, no niby łodzi, a w sumie to też szybka podróż w obrębie Wenecji. Na łodzi ma jak największy sens. Taka kwestia miasta. W ogóle ktoś mi powiedział, żebym wrzuciłem brakujący odcinek. O no, lol, nie mogę w obrębie tego podróżować? Dobra, to pierdolę to. To pójdę sobie do Florencji, na przykład do Bramy Zachodniej. I z Florencji przyjadę z powrotem do Wenecji, żeby tylko być w środku miasta, a nie na brzegu, co? Ja to jestem, kurwa, po pierwsze burżujem, a po drugie idiotą. O, proszę ba. Oj, widzicie, poza tym mam tylko 3 punkty szybkiej podróży, więc ja de facto mam w tej chwili odkrytą tylko jedną część miasta. A dwie pozostałe nie mam w tej chwili do nich direct dostępu, dlatego też wiecie, to jest w pewnym sensie blokada gry, żebyśmy nie mogli robić, co nam się żywnie podoba. Czekajcie, gdzie tu jest jakiś lekarz? Ktoś mi powiedział, bo na końcu brakującego 20,5 odcinka było powiedziane, że... Były straszne wiksy. Ktoś powiedział, chcesz wiksy, to spróbuj zabić lekarza ukrytym ostrzem.
Nie da się. Ale ja myślę, że będzie się dało i się będą jakieś jaja działa, to chuj, jego się po prostu nie da zabić. To kurwa słabe. Nie wiem, kto uzna to za wiksy, jakieś śmieszne bugi, że jeżeli chcesz zobaczyć jakiegoś porządnego buga, to spróbuj zabić ukrytym ostrzem lekarza. Taki właśnie komentarz dostałem. Widzicie, czytam te komentarze. O to mi chodziło. Strasznie szybko przeszedł do skoku na główkę. I na chuj ja tam jestem. Dobra, szybszy ten crawl. Dobra. Ja myślę, że nie wiem, że mu się cofną nogi do dupy na przykład, albo wystrzeli w powietrze jak trolle ze Skyrim, kiedy próbuje się zabić. Albo nie, przepraszam, odwrotnie inaczej to było. Kiedy troll uderzył gracza, to wtedy gracz odlatywał w jebany kosmos w ogóle gdzieś w przestrzeń. To było mega fajne. A tutaj dupa, jego po prostu nie da się zabić i to chyba ten właśnie widz, jeżeli mnie słyszysz, widzu, który mi to podpowiedziałeś, jeżeli uznałeś za do dobra, może bug, a może po prostu funkcja gry, że nam na to nie pozwala. Never mind, udamy się w tej chwili po kolejną misję, może to nam odblokuje kolejną część miasta. Ja chcę moją zbroję! Salute, bello mio, come stai? You back to see me already? Desolato, mia cara, but I am not here to play. I must speak with Antonio. It's urgent. Antonio! Ezio's here! Ezio, is everything all right? Carlo Grimaldi and the Barbarigo are in league with the one they call the Spaniard. They're going to murder the Doge and replace him with one of their own. They will have all of Venezia. Your entire fleet in their grasp. And they call me a criminal. Then you'll help me. You have me on your side, brother. And the support of all my men. And women. Grazie, amici. But, Ezio, I must warn you. It's not going to be so easy this time. Oh, tutta missia? Tak mi się Palazzo daje. Ducale is the most heavily guarded building in Venezia. Nothing is impenetrable. This is why we like you, Ezio. Come, let's go take a look. We'll come up with a plan. Wydaje mi się, że kojarzę tą misję. Jeżeli tak, to będą fejle. Znaczy, to nie jest jeszcze ta misja, bo teraz będziemy chyba obczajać. Widzicie go? Chodź tu, chuju. Chodź tu! Nie! Oszukał! Idzie do drugiej części miasta. Dobra, posłuchajmy jego i biegnijmy na miejsce. But the nobles would never have me if you are not born one of them. No nie da się go kurwa zabić i tyle. I ask you, Ezio, who are the true nobles of Venezia? Men like Carlo Grimaldi and Marco Barbarigo? No, I say we are the thieves and mercenary and whores. Whores. While we work to save this city and its people. Jak tam dojść najszybciej, bo tu widzę woda jest. A, dobra, do przodu i w prawo. No do przodu i w lewo, zależnie od perspektywy. Patrzcie, co ja zrobię. Putana, chodźcie. Pamiętam, że była chyba misja, żeby wydać ileś tam, chyba 2000 florenów na dziwki. Tam, dajcie tym panom trochę zabawy. Czemu? Bo mam taki kurwa kaprys. Czemu? Bo mogę. Czemu? Bo jestem Tivold i chuja mi możecie zrobić. Zerwijmy naszą piękną facjatę ze ściany. Nie dałem pozwolenia na rozprowadzenie tej foci. Brzydko na niej wyszedłem. Move along. Dobra, będziemy badać w tej chwili, jak dostać się do tego wielgachnego budynku. We need to scout the palazzo carefully. See it from every angle. We just might find a way in. I know of a tall campanile behind the palazzo. Or we might find a way to climb the back of the basilica. Do you have any ideas? I assume the front door is out. Va bene. We'll try the front door as well, Saputello. Nie pamiętam, że jak dokładnie to badanie będzie przebiegało, ale pamiętam, co wykorzystamy, żeby dostać się właśnie tutaj do środka. Naciśnij, aby dać swoim sojusznikom rozkaz podążania. Spoko, ziomuś. Czekajcie, żebym się jakoś za wysoko... Aha, dobra, to mi każe tutaj się skampić przy ziemi. A ja kurwa musiałem wejść, zejść, jasne. Myślałem, że mam wejść na górę samą. Chodź tu, frajerze. Czekam. So, what do you think? We're not getting in this way. They'll have time to murder the Doge before we're able to get through all these guards. Trololo. Aha, teraz niby obczajaliśmy przednie wejście, co? Aha, dobra.
spoko, to na pewno. Kiedy się skapną, że będziemy się przepierdalać przez całe tabuny wojowników, to oni tak, o dojo, bye bye. O nie, 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 nie chcę zgarniać waszej uwagi, przepcha się. Obiegnę sobie i sprawdzę tam. Dokąd ja tam teraz pójdę? Chyba na jakiś budynek muszę wejść, coś czuję. Albo ja już jestem za wysoko. No, to będzie gdzieś przy ziemi chyba. Nie wiem, co ja idę teraz obczaić. Co to, jakieś kurwa podziemne przejście? Czy kichuj? Nie. No, aha, to będzie jeszcze wyżej chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ojej, Ezio, nie! No kurwa, zachciało ci się nurkować, serio. Waś, podziałasz tutaj coś? Wskoczysz tam gdzieś? Chuj, ja tam wpadł do wody jeszcze. O Boże, co za pajac. Hono, hono, wyciągaj swój zgrabny tyłeczek z wody i ciśniemy z powrotem na górę. Bożeś spieprzył. Chodź. Tam widzę. Aha, chcę tak po prostu się przyjrzeć temu palaco z góry. O, to żem poska. Ja pierdolę, zapominam jak mówić, a dalej grzeję. Przed chwilą nagrywałem chyba 9 odcinek Mirror's Edge i tam też płakałem, że jest mi w chuj gorąco i ten stan się niestety nie zmienił. Let's go. Tam jest jakaś drabajna, pierdolę drabajny. Ja nie jestem człowiekiem drabiną. Ja jestem człowiekiem... parkour. Nie, nie puszczaj się. Już prawie się kurwa puściłem. Taki ze mnie Ezio lekkich obyczajów. A ten frajer tam włazi dalej. Oj, mamy czekać na niego teraz, lovely. Napiję się szoku. Biały grapefruit, nienawidzę. Czemu piję? Bo mogę. Bo mam. Kwach. And the walls are impossible to climb on this side. No to Ezio, słaby jesteś, jak nie możesz się na nie wspiąć. Hopsa! No i teraz powtarzamy ten sam schemat, ciśniemy. O, ziomek nie potrafi sobie zeskoczyć do siana. Powinien potrafić. Chodź tu, Federico Bonanci, Eduardo, mi bene fanata. Nie wiem, co mówię, ale to chyba słychać. Nie tędy, bo zaraz będą mnie napierdalać, jak tędy będę szedł. LOL! Co to było? Co to było? Nie mogę się doczekać GTA 5. Taka szybka konkluzja myślowa. Ja sobie po prostu taka szybka myśl przeszła przeze mnie, że no, Assassin's Creed jest nawet spoko, fajna gierka, ale najlepiej jest, jak się coś śmiesznego dzieje. A w GTA 5 przy takiej grze, z taką mechaniką i właściwie takim, wiecie, takim rdzeniem rozgrywki, to tam uzupełnianie tej gry jakimś jajcarstwem, to nie będzie żaden problem, bo tam non-stop się będzie coś fajnego działo. Wjeżdżanie w przechodniów, to, tamto, sram to i owamto. Jest tu jakieś sianko, żeby zaskoczyć? Czy jestem skazany na takie normalne schodzenie? No, oczywiście ziomuś nie wyrabia. Ty, bo mnie zaraz wypierdoli stąd. Nie, mam nadzieję, że nie. Dobra, dobra. Jestem na miejscu, a ty, frajerze? On jakąś inną drogą zszedł. Come on. Tutaj wydaje się nieźle. Można się wspiąć i wleźć. Bene, we're in luck. Looks like there's a perfect path up the scaffolding to the roof of the basilica. Shall we? Przecież tam właśnie byliśmy, kurwa! Ja się pociacham zaraz. Oczywiście, że jest zrobiona idealnie droga, po prostu kurwa krok po kroku. Nie, to szczegół. Nikt tego wcale tak nie wymyślił, żebyś tam dało wejść właśnie od tej strony. Oj, Assassin's Creed. Biegnę już na pozycję. Hop. I am here, Roger. Why aren't you here, bitch? Ezio, look! Isn't that him? Grimaldi! Grimaldi! Do you understand what I'm offering you, signore? Listen to me, please. Or this will be your last chance. Co jest ten doża? How dare you! I'm sorry, mi dispiace. I meant nothing by it. I'm only looking out for your safety. Jasne. We're running out of time. There's no way through this fence, and there are guards everywhere. Diavolo! Andiamo. It's impossible. There's no way in or out for men.
Only birds. Yes. Birds. Where are you going now? To see my friend Leonardo. Dokładnie. Leonardo, a co zrobił Leonardo? Leonardo miał pewną bardzo fajną maszynę. Jest ogólnie znana postać Leonarda da Vinci za właśnie stworzenie pewnego wynalazku, który bardzo, bardzo pomoże nam w dostaniu się na szczyt, uwaga, na szczyt czegoś drogą powietrzną. Co to będzie? Czołg, kurwa, no a co żeście myśleli? Czołgiem tam się wpierdolimy. Jedziemy przednią bramą, czołgiem, rozjebiemy wszystko w pył i będzie. Na, co myśleliście, kurwa, że nie wiem, samolot, helikopter, kret podziemny, jakiś, po co, czołgiem się wjebiemy. Bądź co bądź, Leonardo szkic czołgu też stworzył, nic, tak. Plum. Zauważyłem, że w Assassin's Creed 4, Black Flag, bardzo popularny był motyw zeskakiwania do wody zamiast do jakiegoś siana i tak dalej, chociaż siano też dalej pewnie zostanie jako taki, powiedzmy, trademark Assassin's Creed'a, ale tam non-stop plumka do wody. W ogóle czwórka, jak już mówiłem chyba w poprzednim odcinku, w 23, zapowiada się mega. Zresztą tak samo się podniecałem trójką, ale niestety trójka zawiodła mnie głównie od strony takiej, powiedzmy, otoczki fabularnej, ale zobaczymy. Teraz Leonardo. I need your help, Leonardo. Does it work? What? What are you asking? Does it work, Leonardo? Can it really fly? No dobra, kłamałem z tym czołgiem. No, it's only a prototype, an idea. It's not ready yet. Have you tried it? No, it's too dangerous. To test it, you'd have to leap off a tower. Who would be mad enough to do a thing like that? Leonardo, I think you just found your madman. Yeah. Wypróbuj latającą machinę Leonarda. No tak, dobra, najpierw ją wypróbujemy. So, how does she work? Have you ever watched a bird in flight? It's not about being lighter than air. It's about grace and balance. You must use your body's own weight to control your elevation and direction. Good luck, Ezio. Ostrzegam, że jak grałem na konsoli i przyszedł czas na misję, w której będziemy to musieli użyć, nie to testowanie, tylko misję, to szło mi tak chujowo. No. Lecąc w dół, zyskujemy pierdolnięcie i możemy sobie wlecieć trochę wyżej. This is ridiculous. The palazzo's too far away. Lecimy na lajcie. I'm gonna end up killing myself before I ever kill another Templar. Oj tam nie pierdol. Ups. Wjebałeś się w jakiś dach. I can't believe it. It worked. It really worked. You flew, Ezio! You flew! See, but not very far. Well, what were you expecting? The machine wasn't designed for distance. All right, look, let me go over my plans here. Maybe I can find some way to extend the duration of the flight. Ezio, my men tell me Carlo has the poison. We must hurry. Antonio, this is Leonardo, the master inventor who built this pezzo di merda. Hey, it's not the machine's fault. It's mine. I checked and rechecked my blueprints. It's just impossible. I don't know how to extend the flight. Da, che idea del cazzo! Eureka! Of course! Genio! What is he doing now? It rises. It needs fire. Heated air under its wings will lift the machine. Leonardo, what good is one fire going to do? Not one fire, Ezio. A dozen. Built all across the city, enough to carry you from here all the way to the Palazzo Ducale. How? Ah, capisco. My men could do that, but you are forgetting about the guards. Don't worry, I will take care of them. I'll give the order to have my men move in behind you, and hold the locations. They'll light them all up the second the sun goes down over San Marco. Fuck yeah! Zajmij się strażnikami, żeby Antonio i jego ludzie mogli rozpalić ogniska. Nie wiem, czy uda nam się w tym odcinku dokonać tej epickiej akcji, ale jeżeli nie, to będzie to główny temat początku następnego odcinka. Oczyszczone rejony. No i proszę bardzo. A, to jest tych dwóch, których muszę teraz zabić, co? Cześć! Lol. To nie było zbyt trudne, muszę przyznać. Teraz spierdalam tutaj. Nobody seen, nobody heard. I'm like an, a fucking assassin. Wait, I am an assassin. Drrr. No dobra.
Kontynuując. Ty, spoko. Kurwa, jakiś już mnie tutaj atakuje. Peace out, bro! Water. Kontynuujemy tym waterem do następnych lokacji. Zobaczmy, jak oni są rozłożeni. Tutaj, tam. Dobra, spoko. Wychodzimy i płyniemy. Plum. Woda to jest mój żywioł. Nie umiem, kurwa, śpiewać. Może lepiej nie będę w ogóle próbował. Staram się układać jakieś fajne, wiecie, rymowane teksty, ale nie, ni chuj mi nie wychodzi. Dziękuję. No, łapaj się, Ezio. O, dobrze. Może uda mi się ich zdjąć, wiecie, tak. Hello! Lol. No dobra, ktoś nie zauważył. Spodziewałem się tego nawet. Bum. Lol. Wywróciłem się. Ty! Zostawili mnie w spokoju! To jest takie... Patrzcie, kurwa, on potrafi biegać! Panowie spierdolamy! No i uciekli. Nie no, serio, czego oni się, kurwa, przestraszyli? Przecież ja tylko przebiegłem obok nich. Trollololo. Dobra, najpierw pójdziemy sobie, myślę, tam, bo są bliżej. My to będziemy szli tak jakby, wiecie, po kolei. A, nie kupiłem sobie noży do rzucenia, to gorzej. Nie wiem, czy oni padną na noża. O, zła broń. Lol, to nie było zbyt trudne. Ej, ziomuś, no chodź. Lol, ktoś do mnie strzela, ten już padł. A, to nawet nie był jeden z tych, których miałem zabić. Jaka piękna asasynacja. Schowałem się za nim i go zajebałem. Hop. A co by mnie tylko teraz... Mam strzałę w głowie! Gień! Lol. No, padł. O to chodziło. Zaraz będę poszukiwany na maksa, to nie jest fajna rzecz. Bum! Sorry, nie mogę się powstrzymać. Wiem, że mi pisaliście. O, czekajcie, bo... Okej, dobra, wybaczcie to. Miałem telefon, który, no, właściwie to wolałem, chciałem i musiałem odebrać, więc nie miałem wielkiego wyboru. A, ci wszyscy goście są na dole, tak? No to trochę gorzej, ale trudno. O, nie, nie! Znowu się potknąłem, kurwa, spadając. Epicko to wygląda, true story. No, cześć. Dobra, panowie, co wy ode mnie w ogóle chcecie? Ja nie chcę was zabijać, a może chcę? Atakuj, frajerze. Dobra, jak nie ty, to ja. Bye, bye. O, reszta mnie już nie atakuje. Nie, no dobra, to w porzo. Lol, tak se po prostu za nim stanąłem i tyle. Dobra, okej, na początku przyszłego odcinka na pewno będę musiał popracować nad moim notoriety. A teraz muszę nawet lecieć z domu, więc nie będziemy dalej grali, ludzie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić filmu i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej!